Witam wszystkich, tutaj Pietruszka 1122, a to mój kolejny odcinek z serii Let's Play. Dobrze. Na sam początek bardzo miła wiadomość, którą ostatnio zauważyłem. Całkowity postęp wynosi 50%. Yeah. Okej. Okay. Wymiar światła wymiar ciemności. Tak jak się już później domyśliłem, to oczywiście wymiar światła i ciemności ma mniej procent, gdyż jest jeszcze, są jeszcze liczone retrostrefy. I to pewnie to, czy odblokowałem glitch level. I ogólnie różne takie rzeczy. Dobrze. Dzisiaj wybieramy się do piekła. Mam nadzieję, że nie będzie gorzej niż w wymiarze ciemności w fabryce soli. Okej. Ojoj. Okej. Dobra. Zaczynamy poziom Boilmaker. Mid poziom. No dobra, trzeba na początek ogarnąć, co tu się dzieje. Aha, tutaj niby mamy, że tędy się dostaliśmy tutaj. Tak podejrzewam. Tutaj mamy lawę. Cóż to za piekło bez lawy? Jedenaście sekund. Sorry. Dobra. Tak na sam początek przynajmniej widać, że nie będzie okropnie. Na samym początku. Źle, ale nie okropnie. Tutaj trzeba było dotrzeć, zanim ta piła wróci. Ponadto muszę skopić. O, chwileczkę. Okej, okay, plus. Jeżeli nie będę sobie radził, to postaram się robić cięcia mniej więcej tak szybko jak w ostatnim odcinku. Dobrze.
taki... Całkiem fajna muzyka. Pierwszy pan też piękny. Zresztą to dziwnie wygląda, jak się tak tutaj ekranicznie się tylko wydaje. Raz się trzęsie, raz się nie trzęsie. Jak się trzęsie i się nie gra na full screenie. Przecież nie chcę przeskoczyć na drugą stronę. Trzeba myśleć, mam jeszcze coś zdobyć. No tak, tutaj już stąd skoczyć łatwo. Z bandażem. No, prawie. Czyli nie stopnie trzeba go zrobić. Aha. No co, plus. Ważne, czy pan już zbierał, czy nie. To formy sam się posuwa. Aaa, dobra. 15 setek mi zabrakło, ale tam tej platformy na spodzie widzą. A, shift. Świetnie. Czyli teraz, tak. Muszę wrócić do mapy. Wejść z powrotem. Zauważam tej platformy. Szybciej się dostać. O. To się już szybciutko zrobi. No tak, więc już się nie będę cięć się zrobię. Nie wiem, że cięcia będą szybko.
razie piekielny jest tylko klimat. Nie jest piekielnie trudno. Jest tak. Przyjemnie. Przy trzecim rozdziale. Oho. Tutaj mamy po cosie, które widzieliśmy kiedyś przez przypadek. W poziomach tworzonych przez graczy. Się nie mylą. I też były takie pomarańczowe skaczące cosie. To bardzo, bardzo cię. Tak, właśnie coś mówiłem o tym, że bardzo ładnie. Przynajmniej mam nadzieję jakiegoś trudniejszego niż ostatnio boss. Póki co to na razie tylko w pierwszym rozdziale. Nie trudności z bossem. W drugim to kurczę, ile razy jeszcze tutaj zginę. Drugi poziom. W rozdziale poszło mi błyskawicznie. No. W drugim rozdziale poszło mi błyskawicznie, a w trzecim zbrał też tak w miarę. Normalnie. Dobra, dalej. Oj. Dużo przeszkód. Widać, że to teraz będzie trzy zmora. Moc. 12 sekund. No, okej.
dalej. Wszystkie poziomy na razie. Aha, czy tutaj będzie tak? A, i przez bandaż mamy skrót do bandaż gel. Okej. Może pokusimy się o bandaż ja plus za jednym razem? Nie, tylko bandaż. 8 sekund. Że pozostałe przeszkody widzimy cały czas. Te kulki rytmicznie wyskakują z nicości. Więc jeżeli nie patrzymy tam cały czas, nie zwracamy uwagi na to, kiedy poprzednio wyleciało, to ciężko jest się robić. W momencie, kiedy dokładnie będzie następna. Teraz tym bardziej. No dobra. No to jest tak cięć w tym momencie. Do następnego poziomu. Nie jest to nic okropnie trudnego, ale też nie jest to nic okropnie prostego. Szybko opadałem, tylko poprzednio się podniesie. Thank you.
uczucia trzeba mieć. Dobra, cięcie. W końcu się udało. 17 sekund. 10. Te plus są często bardzo dziwne. Bardzo dziwnie ustawione. Raz trzeba bardzo, bardzo się sprężać, a w takich poziomach jak tutaj mamy mnóstwo czasu. Podoba mi się to. Aha, czy kiedy ta kółka się pojawia, to jeszcze możemy to dotknąć. Przepraszam was, że teraz w odcinkach Meatboya komentarz jest znikomy. Jak to? Wciąż powtarzam, myślę, że to rozumiecie.
to już jest taki... taki trochę trudniejszy poziom. Jest dużo rzeczy poruszających się, które chcą nas zabić. Uwielbiam to. Przechodzę poziom. Okazuje się, że nie ma na plus. Potem przechodzę poziom na plus. W jakiejś jednej, dwóch, trzech próbach. Następny poziom. O kurczę. O! Ratunku, portale! Tego się w tej grze nie spodziewałem. Tak? Nie. Sześć sekund. Krótki. Poznaję jakąś nową rzeczą. Nie, no,
Oj, będzie zabawa z tymi portalami. A, to tutaj będzie. A, to może wcześniej, że to tutaj się otwiera. Ach. Już chciałem powiedzieć, że może najpierw pójdę dalej. Zobaczę, co ten kluczek otwiera. Tutaj chyba będzie łatwo znajdować bandaże i retro strefy. Też mamy tutaj ogólnie też nie tylko zamknięte przestrzenie. O, ale fajne. Ale fajne. Właściwie pół sekundy. O jaś. Schizm z portala. Powtórz poziom. Dobra, chwila. Szybko. Dobra. Tak, tak. 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 Prawie portale w boju. Następny poziom. Aha. Mamy tutaj laserów. Bardzo brzydki. Mianowicie, będziemy chyba dzisiaj trochę więcej niż połowę rozdziału. Błąd z 10 sekundami. Na plus jest 10 sekund i 80 setnych, a my mamy 10 sekund 90 setnych. Dobra, następny poziom. Sporo kluczy, bandaż po lewej. No, trzeba to zostawić. Tak.
Ej. Może ten kluczyk tak po prostu spaść, tylko jeszcze podskakiwać musi? Dziwny jest, jak laser się przesuwa. Jego prędkość konkretnie. No właśnie. Zabierasz? 15,5 sekund. Okej. Oczywiście. Mam tutaj pomysł na jednego trika. Na dwa. Jeden to taki, żeby tutaj się zatrzymać, jako czego gdzieś kluczu przestanie skakać. Drugi jest taki. Żeby po zabraniu bandaża wrócić do dołu. Dobra. Aż ciebie nie już przeszliśmy. Wow! Ale trzaskamy. Boilmaker, wow. 13 poziomów. Fajne są te lasery.
ciężkie mam uczucie, jak już mówiłem. Czepiamy się od ścian. Więcej zależy od lasera, a nie ode mnie. Dobra, udało się. Dwie próby. What? Co to ma być? Oh man. Proszę z powrotem moje rakiety samonaprowadzające. Straszne. Ja chcę z powrotem rakiety. Wyobrażam sobie ten poziom naszej ciemności. Co jak? Co się stanie? Aha, nic. Dobra. Myślę, że może być tam, nie wiem, jakaś retrostrefa za tym ukrytym czy coś. Kurczę. Tragedia. Co coś takiego domyślić? A, B za plus. 9 sekund.
11. O 300 mniej mi się udało. Otóż 8. Nawet nie wiem, czy cięcie zrobię. Chyba jedna próba do wycięcia. Ale straszne tu jest. A, więcej tego. Ładku, lewy zbanisz. Jak ja mam to zrobić? Okej. Rzeczy tutaj są naszymi. Zaraz bym chciał sprawdzić, tylko nie musimy przejść ten poziom. Okej. Tam. Woodbanders Girl w lewym bloku. Jest jakaś dziwna rzecz. Która teoretycznie mogłaby mi przypominać przycisk. Ohoho. Okej, przycisk. Bardzo brzydki przycisk. Otwiera nam przejście do bandaża. O, nie wiem, czy mi się uda teraz to zrobić. Poziom z bandażem. Oh yeah. Dobra. Najbardziej sekretny bandaż, jaki do tej pory zdobyłem. Udało się. Następny poziom. Jestem w pełni usa. Yeah.
Zmarnowany. Co tu tego nie zamierzam chyba teraz zbierać. No bo to widać jak trzeba zrobić, ale to będzie na inny czas. Trikowe bandaże. Dobra. Trochę dziwne jest to, że przyszliśmy tyle poziomu, nie było jeszcze żadnej retrostrefy. Przynajmniej żadnej jeszcze nie znaleźliśmy. A plus. No dobra. Tak jak mówiłem, bandaż na razie zostawię. Może też będzie jakaś nowa postać, z którą będzie łatwiej coś takiego zrobić. O, mało sprawa. Ok. Co jeśli... po prostu znikło. Aha. To się zacznie wokół mnie kręcić. Leć. Kurczę. Przynajmniej to dobrze. Chyba dopóki poprzednie się nie rozwali. No nie. Przez chwilę myślałem, że dopóki poprzednie się nie rozwali, to nie wyrzuca to następnego, ale się mówił. Wow, udało się. O! No, tam trzeba troszeczkę szybciej robić. Bezpieczny plan, ale jakiś tam jest.
okej. Już jest 18. Dużo tego. Po co tutaj są rozwalania? Ciekawe. Aha. Kurczę. Może nie jestem wejściem na dół. Już będzie otwarte. Tutaj już sposób mam. Osobiście nie poziom. O ja cię bandaż przy tamtym. Nie. Ale widzę, że tutaj jakoś what? Że tutaj jakoś okropnie dobrze muszą być ukryte retro strefy. Przynajmniej ja teraz jak gram żadnej nie zauważyłem. Mam nadzieję, że przynajmniej jak będę oglądał ten będę oglądał ten swój odcinek potem, to zobaczę chociaż jedno, dwie. To jest możliwe to, co się tutaj dzieje. Mówiłem, że czytałem instrukcję i wiem, jak są rozłożone te strefy. Mniej więcej i będę. Bardzo się dziwię, że jeszcze żadnej nie zauważyłem. Muszę przy tym lat zatrzymać. Dziwne rzeczy się tam dzieją. Nie może być, że to była czasu.
poziom kończony, bez odpięć. Ja wam teraz zrobię cięcie, żeby za nie było. Słusznie się zdobędę plus, a potem pewnie chyba już. Plus trochę kłopotów mi przysporzyło. Tutaj oczywiście tylko 3 próby są, ale... To była dużo bardziej skomplikowana sprawa. Jeszcze bardziej nie podoba mi się bandaż. To słyszymy się albo jak uda mi się go zdobyć, albo... Jak już będzie mi wystarczyło na dzisiaj. W wielu próbach udało mi się zdobyć bandaż. Jedyne co mogę teraz powiedzieć, to że okropnie udało mi się tego poziomu wymierzyć ciemności. To tutaj jest bardzo trudne. Co dopiero tam. Plus i bandaż za innym razem, ładnie. Dobra. To jest nasz przepiękny wynik. Ukończony 36%, bandaż 6 na 20, 1 jest jeszcze... Tu? Nie tu? Nie, bo... W takim razie tutaj. Pamiętam. No, w każdym bądź razie ten tutaj, gdzie był gdzieś tutaj po lewo, tutaj. Ten tutaj bandażyk po lewej stronie. Będzie się dość ciężko dostać. Właśnie. O! Dobra. W każdym razie to będzie robota. To będzie robota na inny odcinek. Tym razem bardzo ładny wynik. Całego rozdziału na plus. 6 bandaży. Niestety żadnej retrostrefy. To jest bardzo, bardzo niedobrze. Będę musiał dokładnie się przyjrzeć swojemu nagraniu. Także będziemy mogli Little Horn bardzo ładnie zacząć następny odcinek bossem. W tym odcinku z gry to już by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i nie hejtujcie. Cześć!